wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Święty Łukasz maluje przed naszymi oczami, można powiedzieć, epicką scenę. I chciałem przyznać, że produkcja robiła co mogła, żeby kadry w tym odcinku były podobne do tych, które opisał Święty Łukasz. Jeśli nieco nie wyszło, to darujcie nam i trzeba uruchomić po prostu swoją wyobraźnię i wyobrazić sobie to wspaniałe, piękne i ogromne jezioro Genezaret, schodzące ku niemu spokojnie, łagodnie wzgórza. Nad brzegami jeziora, blisko brzegu, rybackie łodzie. Rybacy pracują w nich, czyszczą swoje sieci po nieudanym nocnym połowie. Pewnie są nieco sfrustrowani, na pewno zmęczeni. W końcu cała noc w pracy, ale pracy bez efektów, pracy bezowocnej. Widzą, podnosząc co chwila swój wzrok, jak na brzegu gęstnieje tłum. I wiedzą, co się dzieje. To Jezus z Nazaretu głosi naukę. Pewnie poszliby posłuchać, ale robota sama się nie zrobi. Okazuje się jednak, że to Jezus przychodzi do nich, że wchodzi do jednej z łodzi, tej należącej do Szymona, i prosi, aby nieco odbili od brzegu, by mógł dalej nauczać. Po skończonym nauczaniu już nie prosi, ale po prostu mówi do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. Tym razem Szymon wydaje się mieć jakieś zastrzeżenia. Mówi, że przecież pracowali całą noc, nic nie złowili, ale na Twoje słowo wypłynę. I gdy to wreszcie czyni, sieci napełniają się rybami, tak że nawet dwie łodzie nie są w stanie sprostać ciężarowi tych ryb. Widząc ten cud, rybak z Kafarnaum A. zapytał Jezusa o kartę wędkarską. B. zaproponował Jezusowi dołączenie do spółki, którą prowadzili z synami Zebedeusza, czy może C. przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Kto nie jest pewny odpowiedzi na postawione pytanie, może właśnie w tym momencie zajrzeć do 5 rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Co ciekawe, to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, jest jakby wstępem do tego kulminacyjnego momentu, który nadchodzi dopiero teraz. Teraz, kiedy Jezus mówi do Piotra: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. W Łukaszowej relacji powołanie pierwszych uczniów ukazane jest jako swego rodzaju proces. Proces zbliżania się Jezusa do Szymona i pozostałych kandydatów na apostołów. Zauważmy, najpierw Jezus pojawia się w Kafarnaum, w mieście Szymona. Dalej idzie do synagogi w Kafarnaum, tam naucza, tam uwalnia człowieka opętanego. Później idzie do domu Szymona właśnie i uzdrawia jego teściową. Wreszcie prosi o to, żeby z łódki Szymona mógł skorzystać jak z ambony, a ostatecznie czyniąc cudowny znak cudownego połowu, otwiera swoich pierwszych uczniów na perspektywę nowego życia. I zastanówmy się dzisiaj, przy tej okazji, słuchając tej Ewangelii, w jaki sposób Jezus zbliża się do nas, ale pomyślmy także, jak my zbliżamy się do Niego, czy zapraszamy Go do naszego domu, do naszego rodzinnego życia, czy pozwalamy Mu zaistnieć w naszym miejscu pracy, czy dajemy Mu przestrzeń, aby w naszym życiu, w naszych słabościach, w naszych niedomaganiach objawiła się Jego moc, moc Jego Ewangelii. Wreszcie
czy pamiętamy o tym, że przychodzi do nas nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Przychodzi, aby nas zbawić i aby zaprosić nas do tego, byśmy dla Niego łowili także serca innych ludzi, którzy również potrzebują zbawienia. Na koniec powiedzmy sobie takie oto słowa. Nie wystarczy dowiedzieć się, jak Jezus złowił Szymona. Trzeba pozwolić się samemu Jezusowi złowić, bo przecież po to do nas przychodzi, po to do nas się zbliża. Niech w tym otwieraniu się na Jego obecność, na Jego Słowo błogosławi nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.